żywi respekt. Możliwe, że Jarosław Kaczyński chciałby być takim, Morawiecki, jakim dzisiaj jest Mateusz Morawiecki. Morawiecki zdolny, inteligentny, fatalnie mówi po polsku. Jak ty jesteś Włoszy, to się lepiej nie wypowiadał. Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj, no fatalnie. O, jak uł ze Śląska, więc odpowiadając na pytanie, czy to jest polityk przyszłości, tak. Według mnie to jest polityk przyszłości, który ma przed sobą bardzo trudne zadanie, które może mu troszkę partia Prawo i Sprawiedliwość popsuć, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Mateusz Morawiecki był w stanie ociepić wizerunek Polski na świecie, na przykład z Janem Szyszko w rządzie. Ja sobie tego absolutnie nie wyobrażam. No to pewnie w styczniu się okaże, czy to będzie z Janem Szyszko w składzie rządu. I jeszcze prośba o komentarz do sondażu innego przeprowadzonego przez Kantar Papik. Ja nie skomentowałem tego sondażu 50%. Według mnie za jakiś czas będzie Prawo i Sprawiedliwość przebije te 50% i będzie jeszcze więcej. To dopiero właśnie teraz mamy skomentować. Tak, chciałem właśnie powiedzieć, z jednej strony w kontekście przejścia, o czym marszałek Terlecki fatalnie mówi po polsku. Ja nie wiem, czy on jakiś Rumun jest, czy co, ten Morawiecki. To nie jest przejście. Powiem szczerze, że naprawdę. Tylko przejście z obozu totalnej opozycji, czy opozycji w każdym razie do obozu rządowego. W kontekście właśnie tego sondażu Prawo i Sprawiedliwość 50%, Platforma 17%, Kukiz 15%. Ale nie 15%, tylko 11%. Tam coś było nie do końca, zdaje się, z metodą przeprowadzania tego badania. Tak, i to troszkę zafałszowało te wyniki, bo znaczy, oni byli uwzględnieni, to było chyba 41, tak, więc... No, ale na pewno ponad 40, ale co się utrzymuje. Oczywiście, tak. No, znaczy nie, no to, że ten sondaż jest tak wysoki, on zdaje się był urobiony w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki składał przysięgę u prezydenta, tak, w poniedziałek, czyli jeszcze przed expose, ale już po tym, kiedy było pewne, że tym premierem jest i zostanie, jest na czele rządu. No, ja się też dłuższy czas zastanawiałam, z czego to wynika, bo tak na logikę wydawałoby się, że po tym zamieszaniu, po tym zaskoczeniu, po tych takich różnych próbie obrony Beaty Szydło, że to jednak ten elektorat PiS-u nie przyjmie tego z takim entuzjazmem, że tam będą pewne straty na początku. Ale tak rozmawialiśmy sobie w redakcji, wygląda na to, że po prostu ludzie zaaprobowali to, że te dywagacje, ten okres takiej smuty, takiej niepewności, jest to w końcu przecięty decyzją prezesa jednoznaczną, kto staje na czele rządu, jednak ktoś, kto ma do tego na pierwszych krokach kwalifikacje i ten spokój i ta pewność została jakoś tam nagrodzona pewną premią i zaufaniem, no prosto zaufanie właśnie dla Jarosława Kaczyńskiego, który, no to wiadomo, że to jest jego pomysł, a elektorat PiS-u wierzy w tym Jarosławowi. To nie są jednostkowe przypadki, bo przecież... Pan marszałek Terlecki mówi, że kolejni czekają. Przecież wcześniej inni posłowie przechodzili również do Prawa i Sprawiedliwości, czy posłanka PSL-u, pani Możdżanowska, pan Gryglas przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości z Nowoczesnej. Ale pamiętajmy, że kiedyś Platforma i PiS to były takie tak zwane dwie bratnie partie. Ładnie Beata Szydło zgłosiła swoją kandydaturę do Platformy i nie przyjęto i wtedy poszła do Prawa i Sprawiedliwości i to nie było wtedy dwa te ugrupowania miały iść się bronić kraj, żeby tak no właśnie, nie szukać daleko. Mateusz Morawiecki miał ten epizod współpracy z Donaldem Tuskiem. Bo my niestety musimy puentować naszą debatę w takim razie. Część polityków przechodzi do obozu władzy ze względu na kariery, które można łatwiej i szybciej zrobić. Wydaje mi się, że to oznaczało, że prognozują, że będą się trendy dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymywać. Tak, jeżeli chodzi o trend, ja bym tutaj prognozował, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze będzie miało niezłe wyniki i te 50% może wkrótce się nawet przerodzić 50 parę, bo nawet jeżeli to nie jest 50, a 41,5, to trend jest stały, wzrostowy. A w opozycji jest wręcz przeciwnie, tam nie dzieje się nic, co by wskazywało na jakąś konsolidację. Państwu dziękuję serdecznie za udział w debacie. Anna Starzyńska, sieci i w Polsce.pl. Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita, byli gośćmi debaty dnia. Reklama. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez.
witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Cholera, nie reklama, reklama sobie sama wstaw.